Błędy tych obrońców to koszmar. Harry Maguire! Koniec filmu na pewno cię rozbawi. Skoro już jesteśmy przy Maguire'ze, to od razu rozpoczniemy z grubej rury. W sezonie 2020-2021 w meczu przeciwko Tottenhamowi United zostało zmierzone 1-6, a wszystko rozpoczęło się od katastrofalnego zachowania Maguire'a, który staranował Luke Shaw. Widzieliście to? Ciągnął swojego kolegę z drużyny na glebę, a strzał Ndombele to czyste złoto. Możesz cieszyć się ze złotego strzału jak Ndombele, gdy tylko odbierzesz swoją wymarzoną sztabkę złota dzięki goldsaver.pl. Goldsaver jest częścią Goldenmark, czyli zaufanego dostawcy złota działającego w naszym kraju już od 12 lat. Jak oszczędzać w tym kruszcu? To jest bardzo łatwe. Wchodzisz na stronę goldsaver.pl, rejestrujesz się z kodem CHARFUTBOLU, klikając tutaj, a potem kupujesz złoto za wybraną kwotę. Strona goldsaver.pl pozwala na oszczędzanie w złocie od zaledwie 50 zł. Ja akurat zainwestowałem 100 zł i od razu wyświetliło mi, ile mam gramów w kruszcu. Po zakupie całej uncji możesz zabrać swoją sztabkę złota do domu, albo ją sprzedać. Nie musisz kupować całej uncji, czyli 31,1 grama, żeby ją odsprzedać. Sytuacja na rynku jest niepewna jak miejsce w składzie Napoli Zielińskiego, a GoldSaver pozwala na oszczędzanie w złocie już dziś. Co więcej, rejestrując się z moim kodem macie 100 zł do pierwszej sztabki. Ta dodatkowa stówka doda się do waszego konta, gdy będzie wam tyle brakowało do odbioru pierwszej uncji. Dzięki za rejestrację z moim kodem i wracamy do koszmarnych błędów. Teraz Wout Faz, który popełnił dwa koszmarne błędy, w które nie uwierzysz. Belk strzelił dwa samobuje, które wyglądały jakby przegrał zakład. Jak do tego doszło, nie wiem. Choć się domyślam. Ale takie akcje nie przystoją podstawowemu obrońcy Belgii. Pozostajemy w Premier League. Takehiro Tomiyasu popisał się katastrofalnym błędem w obronie w konfrontacji z Manchesterem City. Obywatele strzelili w ten sposób pierwszy gol i wygrali cały mecz 3-1. Mikel Arteta po tym meczu powiedział: nie widziałem od 7 lat, żeby Tomiyasu podał do tyłu. Dziś zdarzył się ten pierwszy raz. Zdarza się. Lecimy teraz do Hiszpanii i do katastrofalnego błędu Gerarda Piqué, przez który Blaugrana już powoli pakowała walizki z Ligi Mistrzów. Piqué był tak pewny siebie, że przepuścił piłeczkę, a Nicolò Barella nie marnuje takich okazji. Dobrze, że lewy był wtedy w świetnej dyspozycji i dołożył dwa gole w końcówce i mecz zakończył się wynikiem 3-3. Dzięki temu przedłużył szansę Dumy Katalonii na wyjście z grupy. Wracamy na wyspy i do meczu pomiędzy Tottenhamem a Liverpoolem. Eric Dier popełnił kolosalny błąd w oszacowaniu odległości pomiędzy nim a bramkarzem. Wielbłąd Dyera wykorzystał Salah, który jest specjalistą takich akcji. Koguty przez ten absurdalny błąd przegrały 1-2, a Dyer spalił się ze wstydu. Pierre Kalulu i jego występ w konfrontacji z Lecce został okrzyknięty przez włoskie media horrorem. Trudno się dziwić, bo mecz zakończył się remisem 2-2. A Kalulu był winowajcą w obydwu przypadkach, ale w jednym z nich to ewidentnie przesadził. Fatalny błąd młodego Francuza. Jednak to jeszcze nic. Popatrz na błąd Malangi Sara, a może Aleksandra Nubela. W 2022 roku Trabzonspor podejmował Monaco w ramach Ligi Europy. Turcy po prostu zmiażdżyli na własnym stadionie Francuzów aż 4-0. Ale ten pierwszy gol jest najdziwniejszym błędem w historii francuskiej piłki. Teraz pytanie do was, czy to jest błąd bramkarza czy obrońcy? Bo jak dla mnie to błąd niemieckiego golkipera, który nie zwrócił uwagi na przemieszczającego się Francuza. Z kolei Roger Ibanez na chwilę zamyślił się w spotkaniu przeciwko Lazio. Derby Rzymu w jego wykonaniu wyglądało tak przerażająco słabo, że musicie zobaczyć ten błąd. Przez to co zrobił, Lazio wygrało mecz 1-0 i na Ibaneza spadł grad przykrych komentarzy. To nie był pierwszy mecz, w którym zawalił. Nic dziwnego, że Roma sprzedała go do arabskiego Al Ahly i zarobiła sobie 30 milionów euro. Zmieniamy punkty na mapie Europy. Tym razem przenosimy się do Francji, a dokładniej do spotkania FC Nantes z Marsylią. João Victor da Silva popisał się fenomenalnym wykończeniem akcji. Oczywiście mówię to ironicznie, ale patrzcie sami. To była tak przypadkowa akcja, że nie wiem, czy kiedykolwiek coś takiego widzieliście. Stanął na piłce, a ona poleciała do bramki. Angielska piłka jest tak szybka, że czasami nogi mogą odmówić posłuszeństwa. To, co zrobił Mohamed Salisu w meczu Southampton z Tottenhamem, zostało okrzyknięte najgorszą pomyłką w sezonie Premier League.
Piłka leciała obok bramki, a Francuz pakował ją do siatki. Naprawdę dziwna reakcja. Teraz błąd defensywy Manchesteru City. W tej sytuacji Pep Guardiola prawie wybuchnął. Takie pomyłki nie zdarzają się obywatelom, a jednak sami popatrzcie. Trzeba przyznać, że Pulisic ma niezłą kondycję, żeby przebiec pół boiska, a do tego perfekcyjnie wykończyć akcję. Bramka Amerykanina pozwoliła na wygraną The Blues 2-1. Przenosimy się do słonecznej Hiszpanii. Zaraz zobaczycie jeden z najbardziej tragicznych błędów w defensywie, jaki możecie sobie wyobrazić. W sezonie 2021-2022 Villarreal podejmował Atletico Madryt na Wanda Metropolitano. Wszystko układało się fantastycznie dla żółtej łodzi podwodnej, bo wygrywali 2-1. Widać było we wzroku Aysa Mandiego wstyd. W ten kuriozalny sposób Villarrealowi na koniec sezonu brakowało tych 3 punktów do bezpośredniego awansu do Ligi Europy, a nie gry w Lidze Konferencji. Co on sobie myślał? Właśnie w ten sposób fani Lipska skwitowali to, co zrobił Nordi Mukiele. W 2021 roku niemiecki zespół podejmował Manchester City. Spotkanie miało jednego faworyta, którym byli oczywiście obywatele. Pięknym wynikiem zakończył się ten mecz, bo City wygrało 6-3. Ale co ciekawe, ten mecz nie będzie zapamiętany z tego wyniku, a z koszmarnego błędu Mukiele. Mógł spokojnie przyjąć sobie piłkę i odegrać. Harry Maguire co prawda był na tej liście, ale z samych jego koszmarnych błędów mogę zmontować cały film. Serio. Czas na jego błąd z Leicester City, po którym Yuri Tielemans strzelił fenomenalną bramkę. David De Gea nie miał żadnych szans z tym strzałem. Jeśli myślicie, że widzieliście już wszystko, to popatrzcie na ten koszmarny błąd w wykonaniu Stefana Gartenmana z FC Midtjylland. Wtedy Duńczycy grali przeciwko Sportingowi w drugim meczu playoffów i dzięki temu zagraniu Gartenmana psychika jego zespołu kompletnie się rozleciała. Pewnie się rozkojarzył, a ten gol otworzył puszkę Pandory, bo mecz zakończył się wynikiem 4-0 dla Sportingu. Przechodzimy do katastrofalnego błędu Joe Gomeza z Leeds United. W sezonie 2022-2023 szkoleniowiec Leeds Jesse Marsh był pod ogromną presją. Nie wygrał do 8 spotkań, aż tu nagle... Leeds wygrało 2-1 i przełamało passę. Natomiast na Gomeza wylała się fala hejtu w mediach społecznościowych. Kibice pisali, powinien zostać sprzedany za paczkę frytek. To były bardzo mocne słowa. Jednak tamten sezon dla The Reds nie był zbytnio udany, bo zajęli w nim 5. miejsce w tabeli. Jakub Wawrzyniak i jego słynny błąd z Niemcami z 2011 roku spowodował, że zamiast historycznego zwycięstwa mieliśmy zaledwie remis. Nasi w grę jest Miller, będzie pewnie dośrodkowywał w pole karne. Wawrzyniak przyczajony poślizgnął się, błąd niebezpiecznie i jest bramka wyrównująca. Było tak blisko do wygrania z sąsiadami, ale ten fatalny błąd Wawrzyniaka. Wpadaj we wtorek o 15. Od teraz 2 filmy w tygodniu we wtorki i piątki. Nice. Kliknij i obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.